Szczęść Boże, coś wam powiem. Jeden chłopiec, 5 chlebów i 2 ryby. Cóż to jest dla tak wielu? Pytanie jak najbardziej na miejscu, bo chcąc nakarmić 5000 ludzi, to serio brzmi jak żart. Cud rozmnożenia chleba jest potrzebny chociażby dla apostołów, żeby umocnili swoją wiarę. Potrzebny jest dla nas. Ten cud rozmnożenia chleba można porównać do kuszenia Jezusa podczas pobytu na pustyni. Wtedy Jezus odrzucił propozycję szatana, by zamienić kamienie w chleb, gdyż ona odnosiła się do budowania pseudoraju na ziemi. Ale dziś rozmnożył chleb dla ludzi. Pewnie mało kto zwracał uwagę na obecność tego chłopca, co oddał te chleby. On zapewne tak samo był głodny jak pozostali, ale miał w torbie chleb i ryby, żeby zaspokoić swój głód. A jednak nie zatrzymał tej porcji tylko dla siebie. Oddał ją Jezusowi. I to jest wspaniały gest, który pokazuje nam, że nawet jeśli mamy niewiele, ale jest w nas miłość i ofiarność do dzielenia się, to wszystkim wystarczy i chleba, i miłości. Każdy z nas powinien być jak ten chłopiec pośród tłumu, który słucha Jezusa. Każdy z nas, przychodząc do kościoła i słuchając Ewangelii, wnosi jakiś malutki dar. Przychodzimy bez koszyka z podarkami, ale przyprowadzamy siebie i siebie możemy ofiarować. Wynika to z naszej chrześcijańskiej postawy. Naszym działaniem musimy sprawić, by nasze ręce nigdy nie były puste, by nieść pomoc. Wnosząc swój dar w życie wspólnoty, przyczyniamy się do rozmnożenia jej bogactwa. Ewangelia poucza nas, że bez doświadczenia miłości nie można doświadczyć Boga. On objawia się w miłości, czyli w trosce o bliźniego. Ludzie, gdy jedli ten chleb i ryby, czuli się kochani przez Jezusa, bo On o nich zadbał, żeby nie wracali do domu głodni. I kiedy zorientowali się, że to był cud, chcieli Jezusa obwołać królem, ale On usunął się na górę. To nie tyle była ucieczka, ile wskazanie kierunku, w jakim mamy podążać. Nieustannie w górę, czyli do nieba, do świętości. Ludzie głodni to nie tylko pozbawieni jedzenia, ale też ci, co są oddaleni od Boga. Ktoś ładnie to nazwał dotknięci anoreksją duchową, uniemożliwiającą im uczestnictwo w pasze i poznanie Jezusa. Według dzisiejszej Ewangelii naprawdę nie chodzi o brak środków albo o ich znikomą ilość, ale o zaufanie Panu Bogu. Bóg działa wśród ludzi i to działa w zaskakujący sposób. Tylko człowiek ignorujący różne wydarzenia tego nie dostrzega. Jezus wykorzystał dzisiejszy cud do ogłoszenia obietnicy Eucharystii, pokarmu na życie wieczne. Jeśli budujemy dobrobyt bez miłości, to budujemy coś nieludzkiego, coś, co nas pogrąży. Jeśli jednak budujemy coś, co jest owocem miłości, to zaczynamy smakować szczęścia wiecznego. Święty José María Escriba napisał: jedynie możliwą miarą miłości do Boga jest miłość bez miary. W Eucharystii Bóg daje siebie bez miary. My przynosimy chleb i wino, a one stają się owocem obfitości dobrodziejstwa Boga i Jego hojności. I więc w nas się pomnaża dobro, miłość, życzliwość, którą oddamy Jezusowi, aby On to wykorzystał w swym miłosierdziu na rzecz potrzebującego człowieka. Jezus wiele razy nakarmił nas chlebem życia. A my szukamy Go, nadal nic nie widząc i tak mało rozumiejąc. Prośmy Go o to, abyśmy nie zapomnieli, co On uczynił i czyni nieustannie dla nas. Z Panem Bogiem.